Witam ludziska, Tawerna z tej strony, jak zwykle, na moim kanale. Słuchajcie, gramy sobie dalej Heinrichem Kemmlerem. Nasze jednostki się regenerują, myślę, że sobie powinniśmy po prostu jeszcze jedną turę tutaj przeczekać. W Artua również jest rozwijany główny budynek, więc na razie tutaj nic nie porobimy. W południowych górach szarych, naszym słupie z czarnego kamienia, na razie nic się specjalnego nie dzieje. Jesteśmy tutaj bardzo ograniczeni z racji tego, iż nie posiadamy Karak Ziflin ani Grung Zint, co by nam bardzo tak naprawdę pomogło, jeśli chodzi o rozwój tej prowincji. I tak się zastanawiam właśnie nad tym rorkiem granitową dłonią, bo ma 13 jednostek, w Karaku Ziflin jest ich 4, 7, 9, czyli 21 jednostek krasnoludów. Z tym, że no, krasnolud to już jednak nie jest bretoński chłop. Także te 87 pancerza swoje tak naprawdę zrobi tutaj w walce z naszymi jednostkami. Tyle dobrze, że mamy właśnie te nasze zjawy wspaniałe. No i oczywiście Krella i dodatkowo tego całego Strigoja, który tam co nieco może tutaj nabrudzić i napsuć krwi. Chciałem wam również powiedzieć, moi drodzy, że zakładam nowy kanał, spokojnie, na tawernie cały czas będzie Warhammer w miarę nagrywania i tak, kanał nazywa się Gamr, link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Ja zamierzam po prostu wstawiać tam filmy niezwiązane z uniwersum Warhammera, jakiekolwiek inne gry, wszystko będzie lądować tam. Bo tutaj raczej stworzyliśmy taką społeczność właśnie Total War'a i przede wszystkim właśnie Warhammera, więc myślę, że tak po prostu tutaj powinno zostać. Na Gamrze wszystko inne, tutaj tylko Warhammer. Także jeśli macie ochotę oglądać jakieś inne filmy, to jasne, oczywiście zapraszam do subskrypcji tamtego kanału, link znajdziecie w opisie. I to na razie tyle, jeśli o to chodzi. Ok, nadnaturalna siła. Siła broni plus 10% dodatkowe, czyli już mamy 30% łącznie siły broni. O, proszę bardzo, mogę sobie tutaj z krasnoludami powalczyć. Zamek Artua wygląda taki nie najlepiej chroniony, no ale co zrobić, co zrobić? Karl, co ty tutaj, cwaniaku, robisz? Ja raczej nie ma co z nim walczyć. Niech trochę sobie pocierpi, a my się przedostaniemy jakoś tam. I teraz nie wiem, bo w sumie chciałbym tutaj go mieć, żeby sobie tam pomógł naszej armii głównej zaatakować te Karak Ziflin. Dobra, może sobie tutaj, nie możemy niestety, trzeba było mieć wcześniej pomyśleć, okej. Okay. Nieważne, także tura. No dobra, zobaczymy w ogóle, gdzie Karl idzie. Też nie ma co tak tutaj bez głowy robić wszystko. Tak na odpierdziel. Dobra, wrócił do siebie, okej. Czyli trochę pocierpiał i wrócił. Tam wampiryczne spaczenie niestety spada. Co za tym idzie również tutaj. Coś dość słabe, ale dobra. Tutaj mamy bardzo słabo, jeśli chodzi o ład publiczny. Trzeba będzie coś z tym zrobić, albo zaraz dostaniemy bunt na twarz. Rośnie plus 4% naturę, to jest całkiem nieźle, ale mimo wszystko za słabo. Tutaj mamy trochę właśnie problem, no głównie chyba przez to spaczenie jest taki tutaj problem z ładem publicznym. No i oczywiście mógłbym też wyłączyć opcję tego rozwoju dodatkowego, a przełożyć to raczej właśnie na ład publiczny, zwłaszcza że tu mamy minus 2 w tej opcji. Stosunki dyplomatyczne z Bretonią plus 10, no dobra, spoko. Minus 9, będzie 91 na minusie w następnej turze, to jest takie średnie dla mnie. Ład publiczny plus 1, dyscyplina plus 2 podczas oblężenia, bla bla bla. Też ład publiczny plus 1. Ale dodatkowo mamy wampiryczne spaczenie i przychody z budynków plus te ziomeczki. Wiecie co? Zróbmy to. Zwłaszcza, że dostaniemy jeszcze te sanitarne gule do obrony. Dobra, to można będzie wywalić. Jeszcze mamy ład publiczny minus 1. Tak, to nam jest niepotrzebne w tym miejscu. Spaczoną wioskę sobie rozwiniemy w takim razie. My sobie postawimy w takim razie tutaj jeszcze jedną turę.
Ty możesz coś zmienić z ładem publicznym, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Ale zwiększona o 4% szansa na zranienie wrogiego celu. O 10 i o 15, chyba 18 na końcu. Dobra. Weźmy sobie wejrzenie na Gasza w takim razie. Power Swap, rezerwa dla wroga minus 5. Właśnie fajnie było mieć ścierwowy z Rachelisza Kemlera, ale to jest bardziej tych innych nekromantów Domena oraz Helmana Gorsta. Dobra. W takim razie, jakbym z tego rezygnował, to bym mógł mieć co? Ład publiczny plus 10, stosunki dyplomatyczne minus 10 z prowincjami Imperium. To jest, nie szkodzi. Ład publiczny plus 5, to się liczy. Okej, okay, co teraz się w ogóle tutaj robi? Siła broni, aha, bo kościaną więź zrobiliśmy, okej. Okay. Czyli koszty werbunku słabe, no okej. Okay. Siła broni będzie plus 10%, potem możemy sobie pancerz dać i możemy dać minus 25% na utrzymanie. I to też będzie spoko. Okej. Okay. No ja jestem zadowolony w miarę. Gdybyśmy to odpodatkowali, to mamy minus 200 na turę, co w ogóle nie wchodzi w grę. Dobra. Mamy już w ogóle jeden krwawy pocałunek z racji tego, że zabiliśmy wrogiego lorda. I nie zastanawiałem się w sumie jeszcze nad tym, w którego z wampirzych rodów mam iść. Będę to musiał doczytać. Bo nie mogę sobie za cholerę przypomnieć, co tam za dodatki mi proponują. No nie, bardzo mi się podoba, jak to szybko wszystko chodzi. Cyk, 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 mungowie, Bretonie, wszystkie ich przyniosą dodatkowe. Są chyba w sumie te z zachodu. Dodatkowe frakcje Bretonii. Chłopstwo, tu już jest 4 stosunki dyplomatyczne. No dobra, trudno, nie mogę sobie teraz pozwolić na jakieś tutaj niedogodności związane z ładem publicznym, bo mamy plus 3 tylko. Jakbym chciał to opuścić, to w ogóle jest przerąbane. Jak my to wyglądamy? Minus 122. Lord of Breton. 12 już jest. Gdybym to opuścił właśnie. Nadal jest plus 3, ale chyba nie opuściłem. Teraz opuściłem. Nadal jest plus 3, dobra, okej. Okay. Czyli sobie idziemy w takim razie tutaj. Tutaj nie mogę nic specjalnego zwerbować, aczkolwiek 33-42, 34-44. No i dodatkowo większe morale. Myślę, że... No nie, nie będę tutaj inwestował. Dobra, nieważne. Na pewno mają gromowładnych i tych kuszników, to mi będzie boleć. Co tu mogę wam dać? Mogę wam dać to. I ten nam potem da ład publiczny, garnizon i rozwój. I wtedy by było fajnie jak najszybciej pójść. Albo ład publiczny tutaj z tym. Tak na razie, tylko ile to kosztuje tam? Nie spojrzałem. 900. No dobra, wezmę sobie taką razie. 467 natury jest ok. Obawiam się trochę o zamek Artua ze strony Lioness. Ze względu na to, że wypowiedzieliśmy im wojnę, a tam garnizon nie jest zbyt pokaźny. Mam nadzieję, że tutaj ten krzywy księżyc sobie zaatakuje Imperium, dadzą nam trochę spokoju. Mam też nadzieję, że w Karak-Ziflin nie będą rekrutowali nowych jednostek. Takie tam rzeczy. W sumie to nawet nie wiem, dlaczego zaatakowałem. Idę teraz atakować ten Karak-Ziflin. Trochę tutaj to chyba spaskudziłem. Trzeba było iść po prostu na Lioness, zniszczyć Lioness, potem ewentualnie Baston się zająć i zaatakować Karak-Ziflin. Ewentualnie Montfort jeszcze. Poszedłem tutaj tylko ze względu na to, że skusiło mnie to, żeby mieć to już zdobyte, mieć te krasnoludy całe wykrzaczone stąd i móc ewentualnie potem połączyć jeszcze Kunzint razem z tą prowincją. Migracja, ład publiczny minus 3. Rozwój, koszty werbunku. Nie no, precz. Tak na razie jest najbardziej potrzebny ten ład publiczny. Naszych 20 jednostek, tak? No nie dadzą sobie rady, za cholerę z nimi.
Co możemy? Możemy sobie tutaj dać mistrz umarłych, regeneracja obszarowa. Nam jeszcze się nie umarli. O, czyli dodatkowo leczymy nasze jednostki. Ożywienie, stworzenia nocy, złe dusze. Albo możemy pójść w to. Mroczne niebo, ofiary schwytane po bitwie, wyczerpanie. Właśnie dajmy sobie ten 12%. Parawon wygląda w ten sposób, że właśnie Quenelles zostało zniszczone przez leśne elfy. Po prostu. Został im parawon i został im Montfort. Jak my z nimi wyglądamy? Spadek do minus 140, więc nie jest za dobrze. Może byśmy sobie tutaj przeszli się? Nawet nie wypowiadamy im wojny, ale przejdźmy się już w tę stronę, zniszczmy to Montfort. Niech się tutaj jakoś gnieżdżą w tym parawonie, może leśne elfy resztę roboty do nas zrobią. Byłoby super. Dyscypliną trzymanie minus 10% dla wszystkich jednostek obrony w zarciu plus 5. Nie działa tak jak powinno. O, i cmentarne góle będzie można w końcu robić. Dobra, dajmy na razie spokój krasnoludowi. Jak mnie kuszą, strasznie mnie kuszą. Strażnicy i dwie jednostki kuszników. Słącznie trzy jednostki strzelające, tutaj są dwie, to jest pięć. Nie wiadomo, zobaczymy. No dobra. Także niech te wszystkie pomniejsze frakcje sobie tutaj przejdą swoje tury. Krasnoludzkie ruiny. Aha, to też mnie trochę skusiło. Dyscyplina plus 16 podczas walki z krasnoludami. No nie no, wygląda to jak zaproszenie do walki. 5 tur. 1, 2 na dojście tego gościa. Zrekrutowanie ewentualnych posiłków. On by musiał prowadzić to oblężenie, ale wydaje mi się, że wtedy gorzej by to wpływało na resztę armii. Więc jednak Heinrich Kemmler by pozostawał tutaj jako dowodzący, gówno. Albo i gówno, obojętnie. Mamy 10% do siły dla szkieletów. 33, 37, bardzo dobrze. Aha, no to siła. 38, 34. Więc tak. Gisero, plus 4, ład publiczny, słabiutko. Tu zaraz ład będzie podniesiony, tutaj moglibyśmy sobie zrobić to, co też nam daje ład publiczny. Ale przychody ze wszystkich budynków minus 5%, ale to tam. 450, dobra, weźmy sobie, zróbmy to. Wejdźmy tutaj. Minus 3, dobra, ok. Do przeżycia. Montfort zniszczyć. Tak. Mam nadzieję, że będzie tam mały garnizonik. No, jest taki sobie. Ale nasze jednostki powinny się jakoś tutaj zregenerować. O, 1700 złota. Znaczy mrocznej magii. Już doczytałem, jak to się nazywa. Już teraz wiem. Żadnych przedmiotów, ok. Łupienie. 12% odzyskujemy. 1263. I ok. I teraz Necrotic Rituals tu nam nic nie daje. Ale gdybyśmy zrobili to, to moglibyśmy się dostać. Nie, też nie dostaniemy, trochę lipo. Dobra. No ale 3300 golda jest dla nas. Także teraz sobie dajmy to i da nam ład publiczny za 3 tury. Ten pancerz, ewentualnie tutaj coś do hajsu. Dajmy na razie pancerz. Pancerz i utrzymanie, dziękuję bardzo. Dobra, i teraz ty możesz sobie tutaj wskrzeszać, albo możesz też po prostu rekrutować te 350, albo 490, no
As you command. Nie ma to w ogóle o czym gadać. Find me. Jak ta misja w ogóle wygląda? Bądź w stanie wojny z mówiącą frakcją, który do końca 4. Damy sobie radę na spokojnie. Czyli Karak Ziflin zdobędziemy. Mam nadzieję. Inaczej nie przewiduję. Potem atakujemy. Nie wiem po co tak w ogóle to wszystko wyprzedzą. No ale zaatakujemy sobie Parawon. To całe Montfort, tak to chyba się nazywa. To co przed chwilą atakowaliśmy. Przejmiemy to, no a potem oczywiście zostanie sam Parawon do zdobycia. Potem się przeniesiemy do Lyonnes z powrotem. Spróbujemy jakąś tutaj konfederację z Musilionem zdobyć. No i potem gdzieś chyba pójdziemy w stronę północy. Postaramy się pozbyć tutaj Luena Lwie Serce. Co nam da też dostęp do Grungzind, czyli zjednoczymy całą tą prowincję. To będzie świetne. No i oczywiście nie będzie już zagrożenia z północy, jeśli chodzi o Królestwo Brytońskie. Zostanie nam z sąsiadów tutaj Imperium, no i oczywiście Leśne Elfy na południu i tam inne frakcje w Bretonii. Spaczenie chaosu plus 4, masz na magle plus coś tam, wampiryczne spaczenie plus 2, bardzo proszę. Jak my tu wyglądamy z tym całym pocałunkiem? Tempo badań 85%, siła broni dla jednostek jazdy, tempo zupełnienia stron, pozyskaj sylwańskich kuszników i muszkieterów, to też by było dobrze. Mieć jednostki strzelające. Utrzymanie dla bohaterów, ład publiczny, wampiryczne spaczenie, tempo badań, wiatry magii, doświadczenie jednostki plus 100 dla wszystkich jednostek, ma naturę, siła broni, odporność na wyczerpanie skutek nieskalania. A myślę, że pójdziemy w Wonkersteinów. Tempo, ład publiczny, koszty werbunku, minus 50% ze ścieżki las i sylwańscy kusznicy i muszkieterzy. Już za pierwszego dostaniemy kuszników, więc będziemy mieć jednostki strzelające. Dobra, wejdziemy do tego. Będziemy się generować, także... Moglibyśmy w sumie ich połączyć. Bo i tak lepiej mieć połączone te jednostki i wyszkolić jedną jednostkę stąd. Dobra. Ty na razie nic. Tutaj wartuła co tak czerwono. Okej, ład publiczny się unormował, za dwie tury powinien jeszcze pójść w górę. Plus dodatkowo spaczenie idzie w górę, tutaj nie spaczenie idzie w dół. Także będziemy na plusie. Brak spaczenia minus 8, no właśnie, o to chodzi. Że slipa. Frytki! Tak, frytki. Już mamy 15 jednostek, już mi się nie podoba. W następnej turze w takim razie sobie tutaj ich dowerbujemy. 3 tury jeszcze, okej. Okay. Byle pamiętać, byle to zrobić. Bo plus 16 do dyscypliny z krasnoludami to będzie to, czego naprawdę potrzebujemy. Jednostki nie będą się od razu rozpadać, będą mogli dłużej stać i walczyć. Zwłaszcza, że jest po 200 jednostek w oddziale. Trochę tam punktów życia mają. Tempelhof wynegocjował pokój z wampirami, no proszę. Ocalony von Falkenstein. You summon the Lich Master. Sojusz militarny i propozycja zapłata, jasne. Chętnie. Zobaczymy sobie w takim razie, co tutaj wygląda, jak to wygląda sytuacja w Lyonnesie. My minions are restless. Oj, Bohemond wypowiedział mi wojnę. I teraz Gisser opada niestety. Careful now! To some. Ci nam też powiedzieli wojnę, okej. Okay. No czyli te nasze tej podboje, jeśli chodzi o krasnoludy, chyba na razie nie wchodzą w grę. Zapał bojowy, jasne. Na ile? Na 3 tury. Biorę i idę walczyć. Now they die. Dawaj, zrób swój ruch, a ja cię jeszcze dogonię, z tego co widzę, dokładnie. Może i bez tych
bez wsparcia wioski, ale tam we wiosce to ile tam było jednostek, z 50 może się nam podregenerowało maksymalnie. Dobra. No i cyk. Zaryzykujmy. No wszystkie nasze jednostki od razu idą naprzód. To wiadomo. Trebusz jest z tej strony. Tu mają konnych jeomanów, mają halabarników. Tutaj konni jeomani z łukami, co jest paskudztwo. Będę miał problem, żeby się ich pozbyć. No ale dobra. W takim razie zjawy idą tu. Ukryte zresztą będą. Dobra. W sumie tak tutaj mogę sobie stanąć. Was też możemy gdzieś tu dać. Te nasze pieski gdzieś tu. Was wszystkich tak może mniej rozciągniętych dać. No i co? Cyk. Rozmieć wojska, atakuj. Cyk, do przodu. No i wy wszyscy jak najszybciej do siebie kierujcie w stronę przeciwnika. Teraz mamy trochę lepsze warunki pogodowe. Nie jest noc i w ogóle, więc mam zgadzać te jednostki, jak im dają blisko. Tutaj widzę, że gdzieś już ktoś dostał w pierdziel. Ale się podnoszą. Chcę zobaczyć teraz, czy Heinrich Kemmler faktycznie tutaj wpływa na leczonko. Czy się regenerują? No pewnie, że się nie regenerują. Ale ja mogę ich podleczyć. 25 na sekundę, czy 50 na sekundę z 50. Dobra, te jednostki już się przewijają. Teraz wylecić od tej strony. Pieski. O, co tu mają? Konnych jeomanów. Dobra, już się przestraszyłem. Że to jest coś silniejszego. Coś takiego robimy. Powiedzmy, że zamykamy ich. Okej. No i wy zjawy się rzucacie na tych, ci lecą od tyłu na tych ziomeczków z trebuszem. No i koniec końców mi się wydaje, że my spokojnie tutaj zamkniemy tych konnych jeomanów, żeby nie dało się uciekać. Dobra, postawmy sobie tego krela. Myślę też zaraz będziesz mógł tutaj walczyć w zwarciu. Masz 40 na 48 statystyki. Że dasz radę. Cyk. Niech sobie tutaj walczą, proszę bardzo. Tutaj Bohemond. Tu atakujcie. No i wsio. Heinrich. Regeneruj nam jednostki szkieletów, proszę bardzo. Przeklęte zjawy, jak sobie dajemy radę. Wiesz co byłoby dobre, panie Krell? Jakbyś się rzucił na Bohemonda. A tych tam zostawił w spokoju. 8 zabitych, jest spokojnie. Dobra, ci są wyrżnięci. Was zapraszam tutaj do walki. Was też wycofać i rzućmy się na nich. No daleko jeszcze mają ten. I cyk. I można teraz walczyć. Koni jeomani nie mają szans, okej. Okay. Także tu jest wygrana, tam jest wygrana. Heinrich Kammer też już nic tutaj nie ma do roboty. Bohemond sobie walczy z nimi. Co najlepiej jakby zjawy się nim zajęły. Dobra, wy się na ramanu wpuszczacie. Wyspać na halabardników. Tutaj nasi włócznicy też sobie dają radę z tymi halabardami. No i poobserwujmy sobie. Thank you.
dawaj. Wypatrosz go. Aj, zabili nam szkieleta. Dobra, jeden padł. Drugi tutaj teraz pewnie polec. Jest, nie ma głowy. Głowa ucięta włócznie. Yes, Lich Master! Co my tu mamy? A, mam jakieś dodatkowe bzdury. All shall burn! All shall burn. Szkoda, że nie udało mi się zniszczyć tego trobusza. Tak do końca. Tutaj też go raczej nie dościgniemy, chociaż fajnie by było. Jakby to naszym jednostkom się udało. Dawaj. Szkoda. Dobra, nie ma co ich gonić. Proszę bardzo, zjawy mają poziom 4, super. Straty połowa, no. Ja już niestety nie dam rady go dogonić w tej turze, także podejrzewam, że ucieknie. Nie ucieknie, dobra, jest już po nim, bo uciekł za pierwszym razem, czyli już nie ma opcji takiej. No i jestem pocieszony teraz, słuchajcie. Ten, w ogóle ten Heinrich Kemmler to się całkiem nieźle trzyma. Wcale nie wygląda jakiegoś takiego starego, stetryczego dziada. Jest całkiem nieźle. Ten trebusz się tak nie sprawdził za bardzo, 401 zabił. W ogóle moim zdaniem słabo obierał sobie cele. Jednostki wypełniają 6%. 750 albo 900 tego mistrza dyscypliny jestem w stanie przyjąć. Dostałem jakiś też przedmiot. Wyjące ostrze, budzi strach, w ogóle terror. Machining spear wroga. Tak, wyjące ostrze. O cholera. Ale nam się tutaj ład publiczny zepsuł. W takim razie. Chciałbym mieć nagły atak na pewno. Ale chciałbym mieć też inne rzeczy. Dyscyplinę na pewno chciałbym mieć. Pójdźmy sobie w końcu w tą magię. Klątwa nieśmierci. Wejrzenie na Gasza sobie weźmiemy. Dobra. Gisero naprawmy. Trochę nas kosztowała ta walka tutaj. No ale dobra, zamek Baston w takim razie jest, no nie można powiedzieć, że jest niechroniony. Okay. Ale sobie na pewno odpuszczamy tych personów, nie ma co z nimi teraz zadzierać na ten moment. Tutaj jest Lioness, on ma 14 jednostek, tutaj ma kolejną armię, Jolene Michaud. My tutaj mamy mało jednostek do obrony, to mi się nie podoba. Nadwyżki będzie za 7 tur. Jedyną słuszną opcją jest zaatakowanie zamku Baston, zniszczenie go i pójście właśnie na Musilion, tylko na Lioness. Możemy dołączyć do Konfederacji, ale wątpię, żebyśmy mieli dać radę tutaj to obronić. A nie, Musilion jest dobra, bierzemy to. W takim razie bierzemy to. Także się udało, okej. Okay. Musilion należy do nas. Aha, o rany. Minus 888? A niby z jakiej racji? Plądrowanie, utrzymanie armii. Gdzie jest ta armia? Gdzie ona jest? Może w ten sposób spróbujemy znaleźć. Tu jest jakiś Salvatore, tu jest Luther Helsnicht, czerwony Duke jest raczej chory. A, tu jest jakiś Waldemar Leichenberg. Ja bym nie chciał, żebyś tutaj z nimi walczył, ja bym chciał cię po prostu zdysbandować wszystkich. I jest, mamy 93 na plusie, jest dobrze. Także ty, Duke, musisz prowadzić atak na nich. Tutaj mamy mury. Nie jestem pewien, chyba nie mamy mury. Mamy mury, okej. Okay. Twierdza Myrowecha, dlatego mają taki ładny garnizon. Dodaję mury do osady, tak jest, dobra. No, to w takim razie to się można ładnie bronić.
No i okej. Nieuchronny bunt, to wiem, nic tutaj nie zrobimy. Za to Salvatore Gerlich. Geldrich. 9 poziom, ładnie. Ład publiczny? Może raczej... Obrona, zwarcie plus wszystkich jednostek. Dołączymy go oczywiście do naszych ziomeczków. Hero, intimidating, próbo skórny. Ma dość sporo pancerza, więc na razie nie trzeba. Dajmy mu... Nie, nie dajmy mu. Nie dawajmy mu na razie, bo... Szkoda hajsu na takie rzeczy. Ale atak w zwarcie jakiś coś. Atak w zwarcie ma na maksa. Blizny weterana albo potężny cios. No albo ten ład publiczny jeden. No daj mu ten potężny cios, dobra. Protector of the realm. Ziomek się naprawdę dobrze sprawdza, widzę tutaj 9 poziom. Ten ma który 8 też jest nie najgorzej. No i tyle. Dobra. Dura. No i co, moi drodzy, kończy nam się czas antenowy tak naprawdę. Wszystko z mojej strony. Tutaj Heinrich Kemmler musi na chwilę wrócić do Jisero. Chociaż tak naprawdę widzę, że tutaj w zamku Artois się pojawili buntownicy, więc trzeba będzie ich po prostu zniszczyć. No i dalej co? Jeśli tam twierdza Musilion nam przeżyje, to będę naprawdę szczęśliwy. Mam nadzieję, że właśnie Lioness nas nie zaatakuje, jak ostatnie... No nie powiem co. I będziemy mogli się tutaj jakoś jednak pobronić. Widzę, że on tutaj plądruje póki co, więc jest szansa, że nic nam się nie stanie. Jeśli te jednostki tam w Musilonie się zregenerują, to będzie naprawdę, naprawdę dobrze. Krasnoludy niestety odpadają na ten moment, z racji tego, że prowadzę wojnę z innymi tej frakcjami, a jest ich trochę, raz, dwa, trzy, Montfort też, także odpada. To jest na tyle z mojej strony, moi drodzy. Jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie ocenić go, dodać jakieś komentarze, ewentualnie udostępnić swoim znajomym, żeby mogło pójść dalej w świat. No i co? To jest na tyle z mojej strony. Dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia w samym odcinku. Cześć!